Cześć, witam się zaraz z Wami z Tulczy i klasycznie rozpoczniemy vloga od tego, jak mieszkamy. Tu jest nasz chaos. Tu jest Asia popijająca sok pomarańczowy. Tam jest balkon, na którym strasznie wieje. A tam mamy sypialnię i łazienkę. I tu są jeszcze dwa bardzo ciekawe technologiczne rozwiązania. Jedno polega na tym, że jak się na domofonie wybierze numer 0 i odłoży słuchawkę, to na zewnątrz zapala się lampa. Serio, strasznie głupie, ale tak to działa. No. A drugie jest takie, że przy klamce tu z tyłu jest taki mały dzyndzel i jak się go naciśnie, to tu się świeci światełko, żeby było widać, gdzie włożyć klucz. To akurat jest całkiem spoko. A no i znowu mieszkamy na 4. piętrze bez windy. Pozdro. Mieszkamy w takim obloku, tutaj za nami, na 4. piętrze, ale balkon mamy z drugiej strony. A tuż przede mną jest główna ulica i właściwie centrum Tulczy. To jest taka miejscowość, która ma około 70 tysięcy ludzi. Według danych z 2011 roku, w 2002 podobno miała 90 tysięcy, co można zakładać, że dzisiaj ma około 50, jeśli ta skala wyludniania się jest liniowa. Ogólnie w tym mieście nie ma za bardzo interesujących rzeczy, a przyjechaliśmy tutaj tylko dlatego, że właśnie z tego miejsca ruszają wycieczki do Delty Dunaju. Ale dziś nie o tym, bo okazało się, że to miasteczko jest całkiem takie, no może nie jakoś bardzo urokliwe. Na ulotki w biurach podróży też by się nadawało, ale swój klimat zdecydowanie ma. A dzisiaj też podczas vloga pobawimy się w liczenie kasyn i bukmacherów, bo tutaj tych punktów jest niesamowicie dużo. Właśnie to też dzisiaj sprawdziłem i okazuje się, że w Polsce teoretycznie jest tak, że jakby jedno kasyno ma przypadać maksymalnie na 250 tysięcy mieszkańców danej miejscowości. Tutaj mam wrażenie, że przypada jedno kasyno na mieszkańca. Ale zobaczymy, ile nam wyjdzie po spacerze. I zaczynamy naszą zabawę. Fortuna, ale nie zakłady buchmacherskie, tylko Fortuna Gambling. Player, tuż obok. I tam zaraz kolejny punkt Fortuna Gambling. A po środku niego bankomat 24-godzinny Western Union. Zdaliśmy sobie na pomnik niepodległości, który jest w Tulczy. I jesteśmy teraz od strony morza, którego nie widać, ale tam jest morze. I się przełączę. Tu są jakieś rozlewiska. Tutaj przed nami jest Tulcza, rzeka, którą będziemy sobie płynęli do Delty Dunaju. To nie jest Dunaj, bo Dunaj w ogóle skręca na Ukrainę. A tu jest jego odpływ właściwie. Tu są jakieś doki, porty, tereny fabryczne. Tam dalej zresztą też widać żurawie i zachodzące słońce. Kawałek w tamtą stronę powinna być już Ukraina. A tutaj jest też coś, co kochają Rumunii, czyli napis z nazwą miasta. Mieszkamy sobie tuż obok tego tutaj budynku. To jest taki wysoki hotel. A no i dość mocno tu wieje. Wieje, nie? Trochę. A tam, gdzie są te lasy, płyniemy sobie w sobotę pooglądać ptaki. I nie tylko. Tam już zachodzi sobie słoneczko, a zaraz wrzucę jeszcze mapkę, gdzie dokładnie jesteśmy, jak ta rzeka, ten kanał się nazywa. Bo przyznam szczerze, że w tym momencie nie pamiętam. Chciałem to pokazać z telefonu, ale nie było nic widać. A słońce dzisiaj zachodzi szybciej, dlatego że tam jest linia chmur. Sporo bezdomnych piesków. Tu jest jeden z nich. Śliczny. Tutaj ciekawa zabudowa. A tutaj panowie sobie siedzą i wybrali inną rozrywkę niż Fortuna Gambling lub też inny bukmacher. Oglądają, jak panowie inni grają w szachy. Prezentacyjna część miasta, czyli bulwar, który tu się kiedyś rozciągał i z którego odpływały wszystkie łódki na Deltę Dunaju, obecnie jest w remoncie. A ta trochę mniej reprezentacyjna część, czyli to, co jest nad bulwarem, to nie jest remontowane. Ale ta zabudowa też ma swój klimat. Jeszcze nie wiem, czy stąd będzie widać, ale tam, o tam byliśmy i tam jest też napis Tulcza. A tu jeszcze dotarliśmy sobie do takiego jeziorka, które znajduje się w mieście, zaraz koło dworca kolejowego i autobusowego. Czy takiego, wiecie, centrum miasta prawie, że. To jeziorko ma taką wielką fontannę. A wczoraj jak nad nim byliśmy, ja tak sobie obejść naokoło, to był przepiękny zachód słońca. Wstawię tutaj zaraz foteczkę, mam nadzieję, że wyszła nie najgorzej. No i właściwie jeśli chodzi o Tulczę, to jest tyle. Zaraz będziemy wracali główną ulicą i będzie widać kasyna, obiecane wcześniej. Tu jest jeziorko.
A tu kasyno. Oczywiście kasyno. Modern. Piecący się neonik. O tu kasyno. Tu w tle fontanna i kolejne kasyno. A tu jest co prawda bukmacher, którego nie chciałem liczyć, ale na szczęście już obok jest kasyno. Dobrze, nie odeszliśmy od poprzedniego, a tu już kolejne. Tutaj neonik się świeci. Nie wiem już które, ale sami wiecie co. Tak. Tu jeszcze spocik tuż przed naszym domem. I w samej Turczy naliczyliśmy właściwie w samym centrum 13 kasyn. Zobaczcie jak to wygląda na mapie. Mieszkaliśmy o tutaj. I te wszystkie kasyna, które udało mi się naliczyć, one znajdowały się mniej więcej w tym obszarze. Tak naprawdę w obszarze jednej głównej ulicy w mieście. No tutaj mi przekłamał. Może bardziej w takim obszarze. Wciąż 13 kasyn na odległości 1,5 km. Szok. Siemka. Dzisiaj jesteśmy w Mila 23, a ogólnie pojechaliśmy sobie, a właściwie popłynęliśmy na wycieczkę po delcie Dunaju. Dotarliśmy tutaj po około 1,5 godzinnej przepływce, nie wiem czy tak to się nazywa, po 1,5 godzinnym rejsie łódką z Turczy. No ogólnie w międzyczasie przepłynęliśmy sobie tam przez kilka jezior, kanałów, widzieliśmy kilka czapli, pelikanów. Może coś się udało sfotografować, nie wyciągałem kamery, dlatego że płynęliśmy dość szybko, te łódki tutaj nie są zbyt powolne. Kilka fotek stawiłem wam w międzyczasie. A po drugiej stronie rzeki, o tam, pasą się krowy. Ta miejscowość to w ogóle jest taka miejscowość pół rybacka, pół turystyczna w tym momencie. I tutaj w ogóle w te rejony nie da się dostać drogą lądową, bo po prostu nie ma dróg lądowych. Wszystko tutaj działa na zasadzie dróg kanałowych, rzecznych, łódkowych, jakkolwiek inaczej to nazwiecie. Tu sobie stoi taka stara łódeczka, a tu sobie siedzi mały piesek. A tam jeszcze jeden, trochę większy. Dotarliśmy do miejscowości przy lesie Letea. Ten las to jest jakiś taki rezerwat natury. Chcielibyśmy się dowiedzieć o nim coś więcej, natomiast no nie wiem, czy to nasza wina, że nie dopytaliśmy nikogo przy sprzedaży wycieczki, gdzie założyliśmy, że skoro gość mówi po angielsku, to ktokolwiek będzie w tym języku mówił. Czy po prostu tutaj mają taką olewkę w zagranicznych turystów, bo ich tu nie ma, że no generalnie nic się za bardzo nie możemy dowiedzieć, bo po angielsku nie mówi po prostu nikt na jakąś 60-osobową grupę. Pojedyncze słowa. Staliśmy dość długo pod tym drzewem, ale nie mam pojęcia co pan o nim mówił, bo tak jak mówiłem, tylko rumuński. No, idziemy sobie teraz dalej. No ogólnie jest to dość ładny las. I taką sobie kolejeczką właśnie go zwiedzamy. Tutaj podobno są też niby jakieś dzikie konie, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że przy takiej ilości ludzi, która tutaj się przewala, a to jest tylko część grupy, bo część jest już tam schowana za krzakami. Jakkolwiek dzikie zwierzęta miałyby tu rację bytu, więc podejrzewam, że to jest jakaś ściema. A właśnie tyle jest ludzi, znaczy to tyle. Jest ludzi, jest dużo więcej, bo jeszcze tutaj idą sobie z lasu. O, szybko pokażę, żeby nie musieć później wymazywać twarzy, to zajmuje strasznie dużo czasu. No, to jest taki fragment lasu, jakiegoś takiego dzikiego, naturalnego. No rzeczywiście są tu ładne drzewa. Spoko, ale to chyba jest najgorsza część tej wycieczki po delcie Dunaju, bo samo pływanie po rzece oceniam bardzo pozytywnie, jest naprawdę super. A ten las to taki no ale zawsze możemy chociaż powiedzieć, że byliśmy na safari. Mamy też tutaj mały postój w miejscowości Latea. Tutaj mamy takie zderzenie troszkę, nazwijmy to, z rumuńskim folklorem. Chociaż ta miejscowość w większości już jest opuszczona, tu raczej na co dzień nie mieszkają ludzie. Ale te domki, które pozostały, prezentują się dość malowniczo. Takie niebiesko pomalowane płoty, domki często pokryte strzechą. Ma to swój urok, no też nie ma żadnej utwardzonej drogi, biegają jakieś krowy, konie. To taki klimacik, no wiecie, troszkę wiejski, wiadomo, że to pewnie w dużej mierze zrobione na pokaz, ale ogólnie prezentuje się to tak dość ładnie. A zatrzymaliśmy się tutaj, no bo to na takich wycieczkach zawsze jest jeszcze jakiś przystanek tam na lunch, świeżą rybkę i tak dalej. My się na to nie decydowaliśmy, bo szczerze mówiąc z takimi jakimiś lunchami często mamy średnie doświadczenia, a później jeszcze czeka nas parę godzin chyba pływania łódką i po prostu boję się, że nasz żołądek mógłby tego nie znieść. Szczególnie mój, ale Asia też się nie chciała decydować na obiad, na który trzeba było się zdecydować dużo wcześniej, wiedząc, że będzie to albo ryba, albo kurczak. To też jest takie trochę słabe, że jadąc na wycieczkę tak naprawdę decydujesz się na obiad, który nie wiesz do końca czym w ogóle będzie. Jeden opuszczony domeczek.
Tutaj w takim jakby nowej, całej budce zabudowana kapliczka. Tu kilka więcej opuszczonych domków. A tutaj dwa pieski. Tu ma domek, ma ogródkę. Ten widać, że domowy. A ten chyba troszkę bardziej dziki. No tu już pan podpływa naszą łódeczką, zaraz wsiadamy do niej i płyniemy dalej. A jeszcze jest, to takie łódki wchodzi około 12 osób, może 15? 12. U nas jest akurat 12 w grupie. Dunaju, niekoniecznie do tego prawdziwego Dunaju, tylko do tej części Dunaju, do tego kanału, który jest po stronie rumuńskiej, do Morza Czarnego. I Morze Czarne jest właśnie tutaj. Według mnie ma kolor taki bardziej żółtawy. Ogólnie średnio zachęca do kąpieli, ale widzę, że ludzie się kąpią. Woda jest dość ciepła, ale ten kolor, no to nie jest taki lazur znany z Morza Śródziemnego. A sama plaża, piasek ma dużo ładniejszy niż w Konstancy. Taki przyjemniejszy, miękciejszy, no i jest też mniejsza, więc jest na niej automatycznie mniej ludzi i bardziej utrudniony jest do niej dostęp, no bo nie da się tu dojechać autem. Nie ma tu zbyt wielu hoteli naokoło i tak naprawdę trzeba kombinować drogą morską. A tu zaraz wam pokażę Asię, która zbiera muszelki. Są muszelki na przykład przeróżne. W większości nas niestety już nie pamiętam. Pamiętam za to, że to są chyba pąkle, w sensie skorupki po pąklach. I one się osadzają na innych muszelkach i na przykład na śmieciach, tak jak tam. No. A tak, jeszcze podsumowując wycieczkę. No to sama wycieczka była w porządku, nie ani jakaś super, dupy nie urwała, ale też nie jakaś bardzo straszna. Tak jak mówiłem, natura tutaj jest super, organizacyjnie średnio. Fajnie było sobie po tych kanałach popływać i zobaczyć, jak to wygląda. Może szkoda, że nie można było się czegoś więcej dowiedzieć, bo niestety właśnie z tym angielskim była bida. Czy polecamy? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, to zależy co lubicie. Jeśli na przykład jesteście maniakami oglądania ptaków, to raczej nie. Dlatego, że te łódki po tych kanałach pływają jednak dość szybko i te ptaki, no kilka z nich da się zobaczyć, ale nie jakoś super. Więc to jest tak, że w niektórych miejscach się zatrzymują i rzeczywiście jak się ma jakąś lornetkę, nie wiem, super obiekty, można porobić zdjęcia. Ale tak, żeby to była wycieczka typowo pod oglądanie ptaków, to raczej nie. Tutaj ta łódka to jest raczej przemieszczanie się z punktu do punktu. A te atrakcje w tych punktach są takie, no powiedzmy, że są. Okej, no to wybrzeże akurat jest spoko. Ta poprzednia Latea raczej nie. A pierwsza Mila 23, w której byliśmy, to właściwie bardziej był przystanek na siku niż cokolwiek wartego uwagi. Także, no mówię, średnio. Ani super, ani jakoś źle. Myślę, że na dziś tym skończymy, bo jutro znów jedziemy nad Morze Czarne, ale już zupełnie inne miejsce. Dziś się dobrze wyostrzy, a tu jeszcze Asia znalazła pancerz z tego kraba. O, tu. Nie wiem, czy w słońcu by nie było bardziej widać. Chcesz o tym opowiedzieć? Tak od tej strony. To opowiedz o nim. To był krab i nie wiemy, gdzie jest Goyle. My się z wami żegnamy i do zobaczenia.